Słowa Ewangelii według świętego Marka. Nadeszła matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: oto Twoja matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Odpowiedział im: któż jest moją matką i którzy są braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Uczniem jest ten, kto słucha Mistrza i chodzi Jego drogami. Jezus dziś wyciąga swoją rękę w kierunku swoich uczniów i mówi: oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Jeśli tylko słuchamy Boga i staramy się wypełnić Jego wolę, stajemy się braćmi, siostrami, a nawet matką Jezusa. To wielkie wyróżnienie i możemy się zastanawiać, co Jezus miał na myśli i co znaczy, że Jego uczniowie są dla Niego jak własna matka. Słowa dzisiejszej dobrej nowiny mają kilka warstw znaczeniowych. Po pierwsze, Maryja, Matka Jezusa, jest nazywana pierwszą uczennicą Chrystusa. To przecież ona jako pierwsza przyjęła z wiarą Słowo Boże, czyli w pełni spełniła wolę Bożą w swoim życiu. Po wtóre, siostra, brat i matka to najbliżsi krewni. Dzieckiem Boga, a zatem bliskim krewnym Jezusa jest każdy, kto wypełnia wolę Bożą. Po trzecie, matka jest symbolem człowieka zdolnego do zrodzenia dobrych owoców swojego życia. W takim znaczeniu każdy, kto wypełnia wolę Ojca Niebieskiego, jest płodnym rodzicem Chrystusa dla świata. Trzeba nam dziś zadać sobie pytanie, czy swoim życiem pokazuję, że jestem bratem, siostrą lub matką Chrystusa? Czy rzeczywiście moje życie jest na tyle płodne w dobre uczynki, że mogę nosić imię Matki Chrystusa? Zrobiłem już ten pierwszy krok, bardzo ważny krok. Studiuję Słowo Boże, czyli staram się poznać wolę Ojca Niebieskiego, ale czy udaje mi się wcielić to Słowo w życie? Czy moje życie poddane jest woli Bożej? Niech ta dzisiejsza lekcja zapali nas do jeszcze gorliwszego poszukiwania woli Ojca.